Prezydent Andrzej Duda apeluje o wsparcie dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi. Dziś na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyły się dożynki prezydenckie. Praca rolnika to służba dla Rzeczypospolitej, dla całego narodu, podkreślał podczas prezydenckich dożynek prezydent Andrzej Duda. Mamy również zaszczyt podziękować polskim rolnikom za cały rok trudu, za cały rok pracy, za plony, które przynoszą w tym roku. Choć jak przyznał prezydent Andrzej Duda, nie był to łatwy rok dla rolników. Susze, przymrozki, ulewne deszcze, gradobicia, a dziś dorobek wielu gospodarzy oraz ich plony na południu Polski niszczy woda. Powódź zniszczyła wiele gospodarstw. W tym kontekście prezydent podkreślał, że rolnicy wymagają wszechstronnej opieki ze strony państwa. Jak mówił, dla nich musi znaleźć się wsparcie, bezpieczeństwo, pewność tego, że będą mogli się odbudować. Proszę o to, by te fundusze dla rolników polskich się znalazły, zwłaszcza tych, którzy tak straszliwie ucierpieli w wyniku różnego rodzaju klęsk żywiołowych, a teraz w wyniku powodzi, która idzie, przesuwa się przez nasz kraj i prawdopodobnie będzie niszczyła kolejne gospodarstwa. Czasem, niestety w nielicznych przypadkach, ten żywioł udaje się zatrzymać, ale najczęściej jest tak, że woda przenika, przechodzi, zalewa domy, zalewa gospodarstwa rolne, zalewa pola, niszczy maszyny, niszczy plony, niszczy życie. Proszę, żeby dla polskich rolników znalazła się pomoc, wsparcie i ta właśnie wszechstronna opieka ze strony polskiego państwa, tak niezwykle im potrzebna. To wsparcie jest bardzo ważne także w kontekście tego, że polscy rolnicy dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe.